Co nam, Karol? Proponuję, żebyśmy dzisiaj zagrali w to. Co ty na to? W bingo foliarskie. Nie dam się zaszczepić, ludzie, obudźcie się. Wirusy były i będą. Dlaczego nikt nie robi wywiadów z tymi, co wyzdrowieli? Jestem człowiekiem świadomym. A znasz kogoś, kto się tym zaraził? Bo ja nie. Bingo! Zazwyczaj robimy w naszym programie maile na końcu odcinka, ale ja dla zmiany, dla takiego wybicia ludzi z rytmu chciałem zrobić na początku, bo Dominika do nas napisała, to zmieni wasze życie. I myślałem, że to spam. Tak jest. Wygląda jak spam. Drogi Włodku i uroczy Karolu, chciałabym podzielić się z wami czymś, co było dla mnie mega odkryciem. Co to za mega odkrycie, Dominiko? Po latach zatykania nosa, wstrzymywania oddechu lub popijania wody, w końcu wiem, jak skutecznie pokonać czkawkę. To brzmi jak foliarstwo, Karol. Może zaraz będzie mówić o witaminie C albo innych wlewach takich. Myślisz, że ten, że wysokie dawki witaminy C leczą czkawkę? A wydaje mi się, że perhydrol dożylnie może leczyć czkawkę. Ja myślę, że wysokie promieniowanie 5G leczy czkawkę. Gdy ktoś ma czkawkę, pytasz go, co wczoraj zjadł na śniadanie. Tylko tyle? Właśnie tak. Koleżanka przetestowała na mnie, więc ja czekałam ponad miesiąc, żeby zaskoczyć mojego chłopaka podczas czkania. Mina bezcenna. Nie działa u dzieci tak do 8 roku życia. Chyba chodzi o to, że nie myślą zbyt długo nad odpowiedzią. A wy jak sądzicie? Jeśli u was też zadziała, to dajcie znać. Ale to czekaj, to ja mogę sobie sam zadać to pytanie, czy ktoś musi mnie zapytać? Jak macie czkawkę, to jednym z elementów, który sprawia, że ona jest, to jest to, że my jesteśmy spięci, koncentrując się na tej czkawce, ewentualnie koncentrując się na tym, żeby jej nie mieć. I chodzi o to, żeby się wyrwać z tego właśnie spięcia czkawką, no bo czkawka nie jest komfortowa. I jednym z dobrych pomysłów na to jest zadanie komuś pytania, które sprawi, że cały mózg będzie musiał odjechać w inną stronę, no bo kto pamiętał, co wczoraj jadł na śniadanie? Ja pamiętam. Co jadłeś na śniadanie wczoraj? Ja pamiętam. Albo nic, bo ja czasem nie jadam śniadań. To niezdrowo. Nie bierzcie przypadku. Ale to nie jest odpowiedź. Ty jesteś jak typowy po prostu Włodek Markowicz, odpowiedź ustna, nie mam pojęcia, jaka jest odpowiedź na pytanie. Nie siedem. Silnia. Nie jest to też robak. Nie jest to też co jadłem. Ach, bo pan mnie profesor znowu pyta, co ja jadłem. Ekskluzywnie odpowiadam na to pytanie, czyli wyłączam poza zbiór to, czego nie jadłem, poza zbiór tego, co jeść mogłem. Nie gruz, choć... To jeszcze ołówkiem. No chyba kanapkę z serem. Tyle mi zostało. Pewnie jadłem kanapkę z Nutellą. Naprawdę? Masz 30 lat, jesz kanapkę z Nutellą na śniadanie? Nie, nie. Jaki Włodeczek doskonały. O Boże. Naprawdę? Ale oryginalną, czy taką jakąś, nie wiem, lidlowską, czy inną biedrą? Przynajmniej tyle, że oryginalną. Ale w ogóle nie wiem, czy wszyscy zauważyli, dlaczego nie ma głosów oburzenia. Zauważyliście, jak droga jest ostatnio Nutella? Duży słoik. Dużych. Teraz 20 zł kosztuje. Nie pamiętam, czy nie było kiedyś tak, że 7 zł kosztowała Nutella, czy ile? Ile to ma kosztować? Jak długo jeszcze będę znosić te rosnące ceny? Drodzy Państwo, Netflix będzie kasował konta nieaktywnych użytkowników. Branża zdziwiona, bo to uczciwe. Netflix ogłosił, że zacznie pytać nieaktywnych użytkowników, czy na pewno chcą kontynuować subskrypcję. W przypadku braku odpowiedzi, serwis zawiesi konta i pobieranie płatności. Dla ludzi to jest w ogóle szokująca informacja, no bo to jest takie niebiznesowe, bo jak już masz złapanego użytkownika, który zapomniał, że masz subskrypcję i nawet nie patrzy do konta, żeby zobaczyć, czy mu coś leci z tego konta, czy nie, to nie jest w twoim interesie, żeby mu powiedzieć, ej, wiesz co, to w sumie nie oglądałeś od ostatniego roku, nie musisz płacić, no bo to w sumie takie niepotrzebne to jest dla ciebie. Według ekspertów czy dziennikarzy biznesowych CNBC mówią, że to może być taka próba wyróżnienia się uczciwością na tle konkurencji, no bo nikt inny tak nie robi. Serwisy żyjące z płatnych subskrypcji robią bowiem wszystko z zasady, by utrudnić użytkownikom ich anulowanie. I to jest prawda, Karol. I jak często się spotkałeś z tym, że wchodzisz sobie tam, nie wiem, na przykład na Amazon, wydaje mi się, jak chcieliście zrezygnować z czegoś z Amazona, to ja pierdzielę, co tam trzeba było zrobić. Trzeba było wejść tu, potem tam, potem do innej zakładki, potem anulowanie subskrypcji. To się nazywa dark patterns. Czyli taka próba skomplikowania ci drogi, żebyś mógł coś zrobić. Tak, i to można robić na milion sposobów, czyli super łatwo jest kliknąć yes na jakąś usługę, a potem bardzo, bardzo trudno jest ją anulować. Przykład z mojego życia ostatnio. Od kiedy się zaczęła pandemia, no to wiadomo, że net trochę gorzej działa. Mhm. No i ja mam internet pewnego dostawcy, nie mówmy nazwy, na 3 litery. Vectra?
Astra. No i trochę mnie cholera brała. I pomyślałem, dobra, to jest koniec. Przenoszę się, zobaczyłem jeszcze, że w moim bloku jest dostawca inny, albo nawet jest nawet dwóch. Zmienię. Anuluję to, wezmę tamto. Łopanie, jak wszedłem na stronę. Jak zobaczyłem, co ja muszę zrobić. Wysłać faks, list, krwią podpisany, czy naprawdę ja, skan dowodu, dowód małżeństwa, zdjęcie moje, zdjęcie moich rodziców, grupa krwi, preferencje kulinarne. No teraz to naciągasz, bo na pewno nie prosili cię, żebyś wysłał skan swojego dowodu. Skończyło się tym, że zadzwoniłem do nich i po prostu wziąłem lepszy internet. Czyli działa to, utrudnianie ludziom anulowania. No tak, no totalnie wzięli mnie cyk, pyk, 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 cyk, cyk, cyk i przyszedł klient i powiedział, proszę ten droższy. Nie wiem, jak to słyszę, to mi się to tak średnio podoba. To nie jest to samo na pewno i ja wiem, że to nie jest to samo, ale mi się to kojarzy właśnie z... Zaraz będziesz na mnie krzyczał, tylko nie krzycz na mnie za bardzo. Możesz trochę na mnie pokrzyczeć, ale nie za bardzo. To mi się nie, kojarzy no dobrze, dobrze, nie z takim schematem jak z narkotykami, że bardzo łatwo wejść, w ogóle dam ci za darmo, w ogóle cię wciągnę, a potem jak będziesz chciał zrezygnować, to już będzie dużo trudniej. I jest jeszcze po drodze biuro utrzymania klienta? Tak, że jak już zrezygnujesz, to tak, a może za pół ceny. Powiedz, że to jest fajne, że... Nie jak... jest! Nie jest, bo to pokazuje, że od razu mogłeś tyle płacić. To w ogóle nie jest kurwa fajne. Dajemy ci rabat dopiero w momencie, jak już masz jedną nogę za progiem, nie? A oni mówią, dobra, płacił pan 100, może pan płacić 50. Czyli kurwa od razu, czyli mogłem płacić 50. Czyli mogłem płacić 50. Nie. Ja miałem kiedyś taką taktykę w liceum przy przedłużaniu abonamentu telefonicznego. Ja od razu wiedziałem, że ja chcę od razu iść do działu utrzymania klienta, że tak. Ja nie będę nawet go rozmawiał, że mówię, nie będę zainteresowany, chyba że do działu utrzymania klienta. I wtedy jak mi przełączali, to faktycznie dawali mi zupełnie inne specjalne umowy na przedłużających umowy, bo się da. Zwracając do Netflixa. Netflix powiedział, że dla kont, w których zobaczą, że nieaktywność wynosi 12 miesięcy, czyli rok, to będą wysyłać do osób, które są właścicielami tych kont, maile z zapytaniem, czy chcą korzystać. Wszystkie nieaktywne konta stanowią mniej niż 0,5% użytkowników, więc pamiętajmy, że to nie jest jakaś ogromna część. 0,5% użytkowników nie brzmi dużo, chyba że zestawimy to z liczbą wszystkich subskrypcji, która jest linijkę niżej, Karol, czyli 183 miliony, to nagle robi się dużo. 900 tysięcy ludzi, którzy płacą najmniej po 32 zł, to jest 28 milionów 800 tysięcy złotych, Karol. No to ja wiem, że to nie są jakieś astronomiczne kwoty, ale jednak duże. Jakby dla mnie jest to absolutnie spoko, natomiast ja nie należę do osób, które no, nie korzystały z Netflixa od ostatnich 12 miesięcy, to na pewno. No ale to jak wierzyć ich statystykom, to znaczy, że co 20 człowiek tak robił. W sensie, że co 20 człowiek miał subskrypcję i z niej nie korzystał. Co 20? Jak co 20? Co ty gadasz? Kiedy ja zauważam, że ty coś źle liczysz, to jest źle. Bo ja dobry w cyferki nigdy nie byłem. Ale 0,5% to nie jest co 20 osoba. Czyli musiałbym mieć... O nie, to powiedz jakąś liczbę teraz. O nie. Nie idź to. Czyli musiałbym mieć rok nieaktywne konto i nic na Netflixie nie robić, żeby dostać od nich maila. Nie logować się, tak. Tak, dostać od nich maila, że hej, nie potrzebujesz tego konta, tak? Tak, jeżeli klient nie odpowie, Netflix automatycznie zawiesi. Okej. Okay. Wyłączy subskrypcję, tak. To chętnie bym zobaczył w innych serwisach coś takiego. Ewa Karolina pisze do nas. Cześć, Ewa Karolina. Witam Włodku i Karolu. Witamy. Mail się nazywa tak w ogóle Karol w Policji. Przeglądając Facebooka, moją uwagę zwróciło zdjęcie dołączone do artykułu na lokalnej stronie. Czy Karol wstąpił do policji i ukrywa się w piwnicy? Nie mieszka w Warszawie, a w Łomży? Za każdym razem patrząc na to zdjęcie, wciąż widzę Karola. Chyba jestem już od was uzależniona i widzę was wszędzie. Pozdrawiam serdecznie, Ewa. No... troszeczkę bardziej przy kości, ale na pewno dałoby radę. Ten uśmiech w oczach bardzo podobny. Ale w ogóle jak za pierwszym razem zobaczyłem to, to szczerze jak widzę tą drugą osobę w tle, to mógłbyś być ty jeszcze w tym całym układzie. No, dosyć tak. No i stary, i wjeżdżamy. Starszy aspirant Paciorek, tutaj mamy podkomisarz Markowicz. Proszę dowodziki do kontroli, proszę nam pokazać zawartość swoich toreb. Czego dotyczy to nielegalne zgromadzenie? Maseczek nie widzę na twarzach. Panie podkomisarzu, myślę, że blankiecik z mandatami już można rozgrzewać. Tak. Kałamarz proszę tam już też zamieszać. Tak jest, pióro gęsie, bo widzę, że będziemy dzisiaj pisać te wyższe kwoty. Myślisz, że jak my byśmy byli policjantami, jakby się tak życie potoczyło, że bylibyśmy w parze, to byśmy byli poważni czy niepoważni? Bylibyśmy jak Point Pleasant Police Department.
mało śmieszne. Wydaje mi się, że Lego Stranger dużo śmieszniejsze, w sensie wywołuje taki uśmiech niekontrolowany śmiechu. Już tam mówiliśmy, mieliśmy przypadki ludzi, że im szwy pękały. Powiedz mi, Wodeczku, przypomnij mi, bo ja oczywiście mam słabą pamięć. Czemu jak ty mówisz, że przypomnij mi, bo oczywiście mam słabą pamięć, to już od razu wiem, że chcesz coś niemiłego na mnie powiedzieć. Nie. Chciałem cię zapytać, który odcinek lekkostronniczego ma 3 miliona wyświetleń na YouTubie. Nie możesz porównywać jednego z drugim, bo Polska to jest mały kraj, a Stany i wszystkie anglojęzyczne kraje, nawet nie anglojęzyczne, przecież my to w Polsce oglądamy. Jaki to ma zasięg, Karol? Jaki to ma zasięg? Nie porównujmy tak. Dużo śmieszniejsze, na przykład takich bardzo śmiesznych rzeczy, które robiliśmy, Karol, to ja pamiętam, mieliśmy taki kanał Polska Dokumentalna się nazywał, tam to dopiero były śmieszne rzeczy. To były prawdziwe reportaże wyciągnięte z telewizji. Kiedy Włodek roztoczy teraz skrzydła nostalgii, pozwólcie, że ja trochę tutaj wychilluję. Ty opowiadaj o Polsce Dokumentalnej i o tym, jak to kiedyś było. No, ja tylko mówię, że kiedyś to było, a teraz to nie ma, bo jak Polska Dokumentalna była, to było śmieszne i ludzie się śmiali. Dziadku Karolu, dziadku Włodku, opowiedzcie nam jeszcze raz, jak to było, jak robiliście Polskę Dokumentalną. No, chodź tu w dusiu, chodź. Usiądź na kanałku. Włodek Wróżbita, śmieszne. Teraz nieśmieszne żarty, wtedy, śmieszne. Mówi śmieszne. Drodzy Państwo, jeszcze chcieliśmy Wam coś powiedzieć na koniec, musimy się z czegoś wytłumaczyć. Wy wiecie, że my jak płatamy figle, to sami sobie nawzajem, a rzadko robimy figle Wam, na przykład, że takie coś zaskoczenia. Tak zwany Easter egg. Eastern. Wschodnie jaja. To jest takie wschodnie jajo. Bo napisał do nas Karol. Dzień dobry, ty pierwszy i ty drugi. Mam pomysł na Easter egg do waszego odcinka. Zróbcie tak, że w trakcie odcinka, na przykład pomiędzy wstawką z jakimś filmikiem z internetu, zmienicie koszulki. Ciekawe, czy ktoś się zorientuje. Myślę, że byłoby to istne wariactwo. Chyba, że już zrobiliście, to ja się nie zorientowałem jak coś. Miłego wieczorku, Karol. Bardzo piękny pomysł, Karolu. Jak widzisz, uskuteczniliśmy go w tym tygodniu. Ale żeby nie mówić wam, w którym odcinku to było, to może zostawimy to w takiej sferze domysłów. To było w tym tygodniu. Ale czy było? To by był wschodnie jajo. Easter egg w Easter egg, jakby nie było w ogóle, a mówimy, że było. Zupełnie jak z tym kodem, nie? No to już wykorzystałem, już mam wpisane. Tak, fajny no, PlayStation Plus fajny, na rok? Super, no na rok. Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo za oglądanie tego odcinka. Jest piątek, więc po pierwsze, pamiętajcie, żeby usiąść przed podróżą, która czeka Was w weekend. Czy to będzie podróż do parku, czy to będzie podróż do Biedronki, czy to będzie podróż do kościoła, czy to będzie podróż naokoło Waszego domu. I pamiętajcie, żeby przeżyć ten weekend, bo kiedy przeżyjecie go, spotkamy się w poniedziałek, to już wtedy znowu będziemy sobie mogli powiedzieć, że jesteśmy lekko stronniczy. Tak smoknąłem, można? Smoknąłem do kamery. No, można wszystko.